Cześć moi kochani, witam Was serdecznie z lasu. W takim krótkim filmiku chciałam Wam pokazać, jak wygląda po pierwsze już ten las tutaj, taki późno sierpniowy, czyli jak ja zawsze mówię, lato zakłada jedwabne rękawiczki. Ja podlinkuję, to jest mój tekst na blogu, jeden z moich ukochanych tekstów, moich postów na moim blogu. Zapraszam Was do przeczytania, bo no, uwielbiam go po prostu. On tak pokazuje całą naturę przyrody właśnie w sierpniu, kiedy drzewa tracą już ten szybki metabolizm i słuchajcie, i one już tak soki przenoszą do ziemi. To jest wszystko bardzo mądre, natura wie co robi. To wszystko się przenosi już tam, że tam, gdzie drzewa będą mogły przetrwać, tak? Bo gdyby one zostawiły liście i wszystko, gdyby odżywiały korony, no to nie przetrwałyby zimy. No więc właśnie tak to tutaj się dzieje. Natomiast ja pójdę z Wami zaraz. Tu macie oczywiście moje pieski, jak zwykle. Sonia, moja przeukochana suczka, którą znalazłam pod sklepem. Sonia! No moja kochana, tak? Sonieczka moja słodka, a tutaj jest moja Seli, która już jest głucha, ale tutaj w cieniu dobrze znosi upał. To jest cień, no co to ma do rzeczy, że jest głucha, ale nieważne, Ozi sobie odpoczywa. A ja pójdę dalej, wejdę w tę ścieżkę, bo chciałam Wam dzisiaj jeszcze coś konkretnego opowiedzieć, za chwilę się zamelduję. Poczekaj. Jak w raju, prawda? Ja nie wiem, czy ja w ogóle przejdę między tymi niecierpkami. Po prostu jest tak pięknie zarośnięte, cichutko w lesie. No idziemy dalej. Podobno wilki są, ale ja jakoś żadnego na razie nie spotkałam. Popatrzcie, jak pięknie. No jesteśmy na miejscu przed jedną taką gałązką sosny, bo właśnie chciałam Wam o tych gałązkach, o tych igłach sosnowych opowiedzieć. Moi drodzy, króciutko, igły sosnowe. Słuchajcie, można zbierać praktycznie cały rok. Teraz są dobre, ale najlepsze to one będą zimą, właśnie zimą. I dobrze, kochani, no to jesteśmy już tutaj w tym miejscu, gdzie chciałam być. Nie doszłam, prawdę mówiąc, nie doszłam tam do końca, gdzie miałam zamiar dojść, dlatego że tutaj stoi Ozi, który w ogóle nie chce wejść głębiej, bo są tutaj krzaki jeżyn. Sonie jest wszystko jedno, ale Ozi jest malutki i przez te krzaki jeżyn on nie przejdzie. Więc zostańmy tutaj, ale wy widzicie, o co chodzi. Chodzi o igły sosnowe, które są cudownymi, absolutnie cudownymi igiełkami, które można sobie pić, z których można robić napar. Można robić inhalację, można sobie zrobić olejek. Olejek eteryczny można kupić sosnowy, jest wspaniały. Ale igły sosnowe, moi kochani, służą do tego, żeby zwalczać przeziębienie, kaszal, żeby się wzmacniać. No i one mają takich właśnie dużo flawonoidów i olejków eterycznych, które wydzielają się. Jeżeli spacerujecie w lasku sosnowym, no to wdychacie samo zdrowie, ale można też ten napar, ja całą zimę praktycznie napar z sosnowych igieł piję. Można je robić w dwojaki sposób. Słuchajcie, można je zaparzyć, można zerwać, pociąć, tak żeby były dwie łyżeczki, pociąć na kawałeczki te igły, nożem posiekać i zaparzyć szklanką, parzyć pół godziny i później wypić. Natomiast po szklaneczce, natomiast ja po prostu gotuję to, znaczy robię też tak, można robić sobie tak parząc. Tu mi jakoś słońce wchodzi, ale to nic. Słuchajcie, te igły sosnowe można, o tu może jeszcze lepiej będzie widać, ale przecież wiecie, jak wyglądają igły sosnowe, więc właśnie te igiełki można sobie doskonale też gotować, po prostu gotować przez 15 minut i później pod przykryciem zaparzyć. Niech one trochę postoją 15 minut i pić sobie. Powiem Wam, ja po prostu piję tak jak herbatę najzwyczajniej w świecie, a jeżeli gotuję, to dodaję do tego jeszcze skórkę od pomarańczy, oczywiście taką bio, albo też cytrynę, po prostu plasterek cytryny, do tego dodaję cynamon, do tego dodaję imbir i goździki obowiązkowo. I zimą to jest cudowny napój. On pomaga, jeżeli macie ochotę, możecie dodać miodu dobrego. On pomaga na przeziębienia, na wzmocnienie generalnie, na kaszel. Jeżeli macie inhalację z olejkiem eterycznym do wody,
Tak jak kiedyś mama wam robiła, przynajmniej mi robiła mama taką parówkę. Parówkę, no nie taką do jedzenia, tylko parówkę, kurczę, na pryszcze, jak byłam nastolatką. Nie miałam kłopoty z serą, to mama mi taką parówkę robiła z rumianku i wtedy jakoś tam to potem coś tam robiła z tym, wyciskała mi, co zresztą nie było dobre, ale to już nieistotne. No w każdym razie, a fuj, właściwie to fuj, dobra, słuchajcie, o tych igłach. No to tyle, no. Pozdrawiam was serdecznie. Idę do domu. I właśnie wtedy, kiedy to lato zakłada jedwabne rękawiczki, to wtedy las jest też bardzo piękny. Lato, zanim te rękawiczki założy i odejdzie, to ono jeszcze maluje jeżyny na czarno. Jedzcie, bo są bardzo zdrowe. Zapraszam was na mój filmik o jeżynach na shortach jest i po prostu sobie tam wchodźcie. Pozdrawiam was serdecznie.